Kochani, ja się chciałem podzielić też takim życiem wzrostowym swoim. Chciałem wam powiedzieć, na jakie rzeczy kładę nacisk i które dają mi zwycięstwo w życiu codziennym, bo wiecie, to jest tak, że ten świat bardzo nie lubi poniedziałków, a ja uwielbiam poniedziałki i niedzielę, i piątki. I chciałem wam powiedzieć, co sprawia, że ja uwielbiam każdy dzień. I też co sprawia, że jeśli już mowa o służbie, że ja odnalazłem właściwy kierunek i w tym kierunku podążam, wiedząc, że to jest ten kierunek. No i oczywiście będąc w tym wszystkim szczęśliwym człowiekiem, prawda? Są dwie rzeczy, na których opieram swój sukces. I tak naprawdę ja bardzo długo dochodziłem do rzeczy, które wiedziałem. Jestem 7 lat nawróconym człowiekiem. Od 3 lat jestem tutaj. Od 3 lata temu zaczęło się moje życie wzrostowe właśnie tutaj w tym domu. I dzisiaj mogę już coś powiedzieć na temat takich dwóch elementów, które przynoszą mi sukces. Drodzy przyjaciele, te dwa elementy, o które dbam i w których jakby staram się być najlepszy, jak tylko potrafię, to jest moje małżeństwo i praca, którą wykonuję na co dzień. To są dwa elementy, mogłoby się wydawać, to są rzeczy, których nie widać, prawda? To są rzeczy, jakby, wiadomo, małżeństwo jest małżeństwem, to jest relacja między mną a żoną, ale wiecie, ja w pewnym momencie swojego życia zrozumiałem, że w ogóle chcę być blisko Jezusa i teraz o co w tym wszystkim chodzi? Wiecie, ja kiedy się modliłem i mówiłem Bogu, jak Go bardzo kocham, a moje życie nie było wyrazem tego, to kiedy pomówiłem Bogu, to w ogóle ciężko to przeze mnie przechodziło. Panie, uwielbiam Cię. Bo wiecie, czczenie Boga bez świadectwa życia to gówno nie czczenie. To tak naprawdę to jest cyrk chiński. I chciałem wam powiedzieć o tym, że ja się uchwyciłem takich słów. Kto mnie miłuje, słów moich przestrzega. I wiecie, przestrzeganie słów to jest życie codzienne. Przestrzeganie Bożych słów to jest wtedy, kiedy idziesz do pracy, do budowlanki na przykład i zderzasz się z ludźmi, zderzasz się z pracą, zderzasz się z wysiłkiem fizycznym, zderzasz się z prozaicznymi rzeczami, prawda? I praca, w której jesteś 10 godzin, ona tak naprawdę pokazuje, ile jesteś wart. I to sam dla siebie, bo ty to możesz skorygować. I powiem wam tak, ja bardzo dużo nauczyłem się, pracując u Tadzia Lisieckiego. Ja dzisiaj mogę mu podziękować za to. Wiecie, ja od małego byłem wychowywany tak, że praca jest właściwą rzeczą, którą się powinno, że w ogóle, po pierwsze to jest praca, człowiek powinien pracować na siebie i tak dalej. Także ja miałem wpojone te zdrowe zasady, ale wiadomo, poszedłem w swoją stronę, później się nawróciłem i jakby ja to wiedziałem, jednak taka pewna dyscyplina wcale mi nie towarzyszyła. Dzięki właśnie pracy u tatka, on pokazał mi jakby serce pracownika i taką jakby postawę, która powinna towarzyszyć człowiekowi, prawda? Jak pracujecie, pracujcie jak dla Pana, prawda? 8 godzin w ciągu dnia. Wiecie, dzisiaj jestem człowiekiem, który jest zafiksowany na tym, aby przez te 8 godzin być najlepszym pracownikiem w tej robocie. Najlepszym. Wiecie, ludzie w świecie obserwują mnie. Obserwują was, obserwują każdego. Wiecie, wchodzisz w środowisko ludzi, którzy nie znają Boga. I jeśli ty w pracy, po pierwsze, swoją pracą nie będziesz reprezentował Boga, no to twoje wyjście na ulicę będzie takie. Ono będzie nic nie warte. I drodzy przyjaciele, tak jak przeczytałem, kto mnie miłuje, słów moich przestrzega, ja zacząłem być człowiekiem zafiksowanym na punkcie zasad Chrystusa, na punkcie tego, co Jemu się podoba, na punkcie tego, jak On widzi dane rzeczy. I wiecie, to tak jak też mówił Rafał, to życie to jest w ogóle, większość życia to się dzieje za kulisami, tak naprawdę żyjemy i tak jak mówiłem, małżeństwo, prawda? W ogóle dla mnie najważniejszą rzeczą, dla mnie rzeczą primero, to nie, że służba, to jest w ogóle to, że ja jestem najlepszym mężem. Dla mnie moja żona to jest
To jest człowiek, któremu ja poświęcam swoje życie. I w tym przypadku w ogóle poświęcenie, dowiedziałem się, co to znaczy. Wiecie, ja zapragnąłem być najlepszym mężem. I wiecie, to są rzeczy, które mi przynoszą prawdziwą radość. Wiecie, mi przynosi prawdziwą... Ja pracowałem zwykle, no łapałem się takich robót, gdzie no, jest najlepsza kasa, czyli na przykład budowlanka, prawda? Ale postanowiłem w ogóle, że mało tych pieniędzy trochę jest. No dobra, ja chcę pracować ciężko, ale trochę mało mi tych pieniędzy, bo za 3,5 tysiąca ja nie zwojuję zbyt wiele, prawda? Wiecie, pomodliłem się, no, przyszła do mnie praca, która jest podwójnie płatna, jak praca w budowlance, pracuję teraz przy rusztowaniach. Ale co mnie cieszy? Cieszy mnie ta praca. Z tej pracy urządziłem sobie siłownię, także bardzo się przykładam do wykonywanych ruchów. Przez moje ręce przez cały dzień przewala się 7 ton, a ja sobie pracuję tak, jakbym był na siłowni. To mi przynosi radość. I radość mi przynosi też to, że przynoszę kasę do domu. Nie 3 tysiące, ale 2 razy tyle. To mi przynosi radość, że moja żona jest szczęśliwa. Wiecie, przynosi mi właśnie takie rzeczy mi przynoszą radość. Dlatego lubię poniedziałek. Wiecie, idę w poniedziałek do roboty, przychodzę do tych ludzi. Ci ludzie są tak wymięci, że to będzie to widać po twarzach w ogóle. Widać po twarzach poniedziałek, weekend u ludzi. Naprawdę, to w ogóle... Jak patrzę, to mistrzostwo świata, nie? Wiecie, ale kiedyś sam taki byłem, nie? Dlatego potrafię to w ogóle, potrafię to zrozumieć, prawda? I potrafię w ogóle, potrafię też otworzyć serce dla tych ludzi. I wiecie, w pracy człowiek zmaga się z wieloma rzeczami. Ja w pracy, bo to naprawdę jest poligon, tylko powiem wam tak, ja już nie traktuję pracy jak poligon, bo na poligonie się popełnia błędy, a ja postanowiłem, że nie chcę popełniać błędów w pracy, bo ja muszę być czytany jako człowiek królestwa. Wiecie, ja nie przyleciałem do tej pracy i nie powiedziałem od razu, wiecie, narodziłem się z Bożego Ducha, poznałem Jezusa, nic z tych rzeczy nie mówiłem. Najpierw jestem ja jako pracownik. Najpierw jestem ja jako świadectwo, a później, dopiero, kiedy oni poznają mnie, kiedy zobaczą, kim ja jestem, może w międzyczasie się dowiedzą, tam wejdą na Facebooka, będą ciekawi, dlaczego na przykład taki gość nie równo z nimi, ale będą widzieć świadectwo i to ich pociągnie. I wtedy będzie pole i zaplecze stworzone do głoszenia. Drodzy przyjaciele, ja chciałem jeszcze powiedzieć taką bardzo ważną rzecz, bo życie wzrostowe to też polega w ogóle, bo Bóg mówi do człowieka na wiele różnych sposobów. Ludzie szukają jakichś szczególnych objawień, zamykają oczy, Panie mów do mnie i wymyślają sobie bzdury w głowach, prawda? Ale ja dzisiaj wiem, że Bóg mówi do ludzi poprzez ludzi. Do mnie zaczął Bóg mówić tutaj, jak przyszedłem do kościoła, poprzez proroków, poprzez liderów, poprzez apostołów. I to mówił do mnie Bóg. Bóg do mnie mówił poprzez kazania, które tutaj słyszałem. Ja dzisiaj, wiecie, niejednokrotnie to, co ja usłyszałem tutaj z kazalnicy, zbombardowało mnie. Uderzyło mnie tak mocno, że ja powiedziałem, ja tak nie chcę, bo uderzyło w mój błąd. I jeśli będziecie z wielkim szacunkiem podchodzić do głoszonego tutaj słowa, bo ja wiem, że panuje taki system wyparcia. Są głoszone słowa do ciebie albo do ciebie, ale ty uważasz, że to nie jest do ciebie, albo usłyszałeś, że do ciebie i nic z tym nie robisz. Jest coś takiego, wiecie, nie zawsze, czy nawet bezpośrednio słyszysz słowo od pastora, czy od lidera, które nie jest miłe, ale teraz musisz rozumieć to. Wiecie, dla mnie zawsze było świadectwo życia. Do mnie mógł zawsze mówić człowiek, który miał świadectwo życia. I nie zawsze to słowo było dla mnie miłe, ale właściwa postawa i szacunek w ogóle i to, co ty wiesz o danym człowieku, jeśli uznałeś danego człowieka za kogoś, kto może mówić do twojego życia, to przygotuj się na to, że zostaniesz zbombardowany. Jeśli się na to przygotujesz, jeżeli przyjmiesz słowa korekty, ja niejednokrotnie przyjmowałem, no to będziesz wzrastał, niewątpliwie, niewątpliwie. A jeśli będziesz mówił, że on jest niemiły, no to nie będziesz wzrastał, no bo on będzie dla ciebie zawsze niemiły. Wykreujesz sobie obraz niemiłego gościa. Wiecie, jak ja przyszedłem tutaj do kościoła, to Norbert, jeszcze jak rozkładaliśmy sprzęty ewangelizacyjne, to były moje pierwsze dni tutaj w kościele. Ja mówię, Norbi, no co mam robić, co mam robić? A on mówi, nic tu nie będziesz robił, ani nie będziesz miał żadnej służby. Dziękuję. Tak do mnie powiedział Norbi. No powiedział do mnie tak. Mówi, a później dopiero mówi do mnie wychowawczo. Mówi tak.
Czy w swoim domu pytasz się, co masz robić? Wiecie, jak mi to utkwiło w głowie? Ja dziś mu mogę podziękować za to, że mi pokazał serce domownika. Ja nie mam problemu, jak mi Norbi powie, jak popełni jakiś błąd i mi przyjdzie i powie, to zrobiłeś źle, to i tak. Okej, w porządku. Jak on coś zrobi źle, też mu pójdę i powiem. Ale wiecie, tutaj chodzi o serce. O serce. Bo prawda jest taka, że niewłaściwa postawa unieważnia właściwe czyny. I to też, co mówił Rafał. Tak samo właśnie, jeśli chodzi... I wiecie, i teraz tak jakby kończąc, wychodząc od tych rzeczy, o których wam mówiłem, małżeństwo i praca, na które położyłem wielki nacisk i do których dochodziłem jakiś też czas, aby tą dyscyplinę wdrożyć i w niej trwać, żeby mnie ona nie nużyła, a mnie cieszyła, minęło trochę czasu. Ale zrozumiałem to i wszedłem w to dzięki temu, że żyję z Bogiem. Dzięki temu właśnie, że żyję z Bogiem. I z takiego miejsca człowiek zaczyna być skuteczny i służba zaczyna być skuteczna. Odebrałem od Boga bardzo wyraźnie to, co mam robić. Jeśli już to tak nazwijmy to w ten sposób. Odebrałem od Boga to, co mam w swoim życiu robić. Odczytałem siebie i odebrałem to. I dzisiaj wiem, co mam robić. Zresztą widzicie, co robię. Powstał wyraźny plan, aby chodzić i głosić pod kościoły katolickie i będziemy to robić. To jest misja na ten rok. Dostałem też szczegółowe, odebrałem też szczegółowe wytyczne, jak to robić, co mówić, jak głosić i tak dalej. Nie ma tutaj czasu, abym wam dzisiaj o tym opowiadał. Również odebrałem kolejny kierunek. Szkoły, sierocińce, więzienie, domy dziecka, głoszenie Ewangelii w tamten sposób, w tamtych miejscach. Na to też przyszły pieniądze, na to przyszły środki, na to przyszła cała perspektywa. Dzisiaj jestem szczęśliwy, że mogę w ogóle działać w Królestwie. Ale zawsze to Królestwo, właśnie ono zaczyna się od małych rzeczy. I ja to wiem, bo ja to przerobiłem. I przede wszystkim nie nudzi mi się to, co robię. To nie ma tak, że mi się ewangelizacje znudzą. Zawsze idę na tą ewangelizację i jestem najarany na świeżo, że znowu usłyszą ludzie, że będą nowi ludzie, że będą nowe uzdrowienia. I wiecie, i kiedy człowiek żyje z Bogiem, to dzieją się rzeczy. O tych rzeczach chce się mówić. Wiecie, jak ci trędowaci, jeden wrócił i mówił, myśmy wszyscy powinni być, bo byliśmy kiedyś trędowaci, dziś jesteśmy na nowo narodzeni. I wiecie, powiem wam, że zapłatą dla mnie właśnie nie są te kamery, bo wiecie, jak komuś zależy na kamerach, jak komuś zależy na własnym wizerunku, to choćby nie wiem, co mówił i jak próbował zagrać, to widać i to śmierdzi. Ale zapłatą dla człowieka, który ma dobrze poukładane w sercu, jest ten uzdrowiony. Jest ten uzdrowiony człowiek. To jest zapłata ewangelisty. Uzdrowiony człowiek. I mnie mega to cieszy, jak człowiek wstaje z wózka, jak człowiek zostaje uzdrowiony z mojej ręki, jak człowieka życie zostaje podniesione. To jest zapłata ewangelisty. Amen. Amen.